ilość pism popierających PiS na różne sposoby jest w tej chwili powstało w ciągu tych 2-3 lat więcej aniżeli pism, które popierają Platformę Obywatelską, albo nawet wręcz bym powiedział, Platforma Obywatelska nie ma swoich gazet, ma swoich sympatyków, natomiast PiS ma swoich sympatyków i ma swoje gazety, ma swoje czasopisma, a co jest zupełnie nowym fenomenem, który jest też ciekawym fenomenem, że PiS w tej chwili tworzy nową telewizję, prawda? Czyli że ta, powiedziałbym, inwazja medialna PiS-u jest bardzo silna. I jakie to jest różnica językowa? Otóż różnica językowa, proszę powiedzieć, żebym przestał w pewnym momencie, żebym nie gadał za długo. Mianowicie ta różnica językowa jest interesująca moim zdaniem. Mianowicie, że język Platformy i to, jak się na poziomie socjologicznym wychwytuje te cechy charakterystyczne poszczególnych wyborców, są moim zdaniem następujące. To znaczy, po pierwsze, to jest dosyć silne przywiązanie do wartości i do idei europejskiej. Poczucie, że Europa jest w tym kształcie, w jakim ona nadal funkcjonuje. Oczywiście my nie wiemy, czy ona jeszcze za rok będzie istniała, co można by było bardzo głęboko wątpić, ale że ta Europa jest nam niezwykle potrzebna i ta Europa jest takim, powiedziałbym, lewarem w historii Polski. Ona rzeczywiście wpływa modernizacyjnie, stwarza ten nowy rynek pracy, inwestycje, wymianę kulturalną, kulturową, naukową. To jest w jakimś sensie rzeczywiście odczuwalna na co dzień, nie tylko przeze mnie, ale przez moich dzieci, przez miliony Polaków, taka wielka ojczyzna. To jest jakby całkowicie nowy element i to jest przez wyborców Platformy niezwykle silnie podkreślone jako głęboka wartość, co nie znaczy, że druga strona mówi, jesteśmy przeciw Europie, ale wobec tej Europy ma bardzo dużo wątków sceptycznych o tym, o czym za chwilę. I druga rzecz charakterystyczna dla wyborców Platformy Obywatelskiej, która buduje ich tożsamość i buduje jakby takie poczucie jedności, to jest stosunek do Kościoła. Łatwo to zgadnąć, że Kościół w Polsce odgrywa olbrzymią rolę w każdym sensie, prawda? Jest obecny wszędzie. Czasami jest obecny, powiedziałbym, nawet zbyt intensywnie, jak teraz jest ta debata o in vitro, czyli Kościół, powiedziałbym, odwołując się do języka praw natury, chyba nadużywa swoich takich, powiedziałbym, filozoficznych konceptów. I można w całym przekonaniu powiedzieć, że Platforma Obywatelska, czy wyborcy Platformy Obywatelskiej są ludźmi wierzącymi. To nie są ateusze, to nie są ludzie typu Palikot, prawda? Czy typu część wyborców SLD, ale z całą pewnością są dalece od jakiegokolwiek klerykalizmu i dalece od takiej, powiedziałbym, sympatii, bezwarunkowej sympatii dla wszystkiego, co Kościół naucza, czy bezwzględnej sympatii dla wszystkiego tego, o czym Kościół próbuje, powiedziałbym, wprowadzić jako element dyskusji publicznej, czy jako element systemu wartości. I trzeci element, który występuje w Platformie Obywatelskiej, który mi się wydaje być bardzo też istotny, to jest mianowicie stosunek do rynku, prawda? To znaczy, że rynek gospodarczy, czy jakieś elementy wolnego rynku gospodarczego dla tej wspólnoty są dosyć oczywiste i dosyć głęboko przyjęte. Właśnie te następujące cechy. Powiedziałbym, że to, co je charakteryzuje, oczywiście nie na podstawie badań, nie na podstawie tego, co się mówi, prawda? To jest przede wszystkim, powiedziałbym, o wiele wyższy poziom klerykalizmu. To znaczy, Kościół jest o wiele ważniejszą instytucją. On jest sprzęgnięty z ideą tradycji, sprzęgnięty z jakimś modelem, powiedziałbym, patriotyzmu też polskiego, który przekłada się na język Kościoła, prawda? Ta symbolika orła, Matki Boskiej, krzyża i orzełka w koronie, to ta symbolika tutaj jest bardzo silnie rozbudowywana i kształtuje taką tożsamość tej grupy. I następnym elementem, moim zdaniem, ważnym, to jest przekonanie większe, jeżeli pośród zwolenników Platformy, i to widocznie większe, to jest przekonanie o tym, że transformacja, żeby użyć tego skrótowego określenia na nazwanie tego procesu zmian gospodarczych, politycznych w Polsce po 1989 roku,
że transformacja nie jest do końca udana, prawda? To znaczy mają poczucie ci wyborcy, że albo zostali skrzywdzeni, albo ta transformacja nie wniosła tych wartości, tych jakości, na które były oczekiwane, prawda? Czyli jest taki rodzaj, powiedziałbym, frustracji, która jest odczuwalna, czy daje się wyczuć na podstawie badań społecznych. No i wreszcie kwestia Europy, która dla zwolenników PiS-u jest, powiedziałbym, to są wszystko procenty, więc to jest bardziej, mniej, a nie generalnie, prawda, że ta kwestia Europy posiada większą, powiedziałbym, zdecydowanie, więcej jest eurosceptycyzmu w stosunku do Europy, mimo że oczywiście z tych dobrodziejstwa kolejnych 300 miliardów euro, które Polska dostała na najbliższe kilka lat, będą korzystali zarówno zwolennicy PiS-u, jak i zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Natomiast podziały, powiedziałbym, światopoglądowe Polaków, nawet jeżeli występują, to oczywiście one są w obrębie też pewne elementy konsensusu występują. Na przykład charakterystycznym elementem konsensusu, nie chcę w to wchodzić, ale jest bardzo ciekawe, na przykład charakterystyka, że 93% Polaków uważa, że w Polsce można zrobić karierę w oparciu wyłącznie o połączenie pewnej merytorycznych zdolności, jakichś takich zdolności w sensie wykształcenia, połączonych z łamaniem lub naginaniem prawa. Znaczy, spryt, cwaniactwo staje się jakąś taką normą społeczną, o której powiedziałbym, wszyscy Polacy są przekonani, tylko w ten sposób można odbyć tą drogę życiową do przodu. To pokazuje, że te obszary wspólnoty istnieją, choć oczywiście wnioski z tej oceny będą różne. Natomiast czym innym, moim zdaniem, i musimy chyba tego dosyć świadomie na to zwracać uwagę, mianowicie czym innym jest retoryka grup politycznych. To znaczy retoryka grup politycznych i Państwo oczywiście mają tutaj dostęp, co oczywiste, do gazet, pewnie jakichś fragmentów telewizji, czy innymi słowy do prasy, czyli Państwo słyszą głośniej często, aniżeli jest naprawdę. To znaczy innymi słowy w prasie, w mediach zawsze się mówi głośno, jak to mówią, zawsze się, powiedziałbym, gotuje potrawę i robi się ją gorąco, natomiast podaje się do stołu trochę zimna lisowej, jak się mówi prawicowej, w Polsce pisowskiej, to bardzo silny występuje wątek, powiedziałbym, mesjanizmu narodowego. I ja to czytam, przeczytałem całą prasę prawicową w ciągu ostatniego roku, mówię to z przekonaniem. Nie było to przyjemne zajęcie, z mojej perspektywy intelektualnie nie było specjalnie jakby rozwijające, ale uderzyło mnie w tym języku właśnie te dwa elementy, to znaczy przekonanie, że Polska ma jakby szczególny rodzaj ducha narodowego, szczególny rodzaj tradycji, pamięci, doświadczenia, szczególny rodzaj kulturowego, powiedziałbym, dziedzictwa, które może dać Europie i tą Europę przez to zmieniać. Znaczy my Polacy powinniśmy się nie wstydzić swojej tradycji, swojej historii. Wprost przeciwnie, należy, jak oni to mówią, ducha narodowego bronić. Wręcz w niektórych sformułowaniach, zresztą intelektualistów, prawdziwych intelektualistów prawicowych, jak profesora filozofii Ryszarda Legutki, czy profesora historii Andrzeja Nowaka, jest mowa o tym, że są w Polsce dwa narody. Jeden naród to jest ten naród, który jest wierny polskości, tradycji, kulturze, tutaj powiedziałbym, poczuciu, powiedziałbym, tego dziedzictwa, wolności, dziedzictwa zrywów powstańczych polskich i jakiś drugi naród, jak to mówił profesor Andrzej Nowak, który ogląda świat przez internet i właściwie nic na temat tego świata nie wie. Zabrzmiało mi ten język jak język w gruncie rzeczy prawie nacjonalistyczny, podkreślam prawie nacjonalistyczny, bo nie jest to nacjonalizm w pełnym tego słowa znaczeniu, ale w każdym razie jest to język, który w pewnym sensie wydobywa to, co stanowi bardzo istotny element dla tego konserwatywnego poglądu na świat, podkreślenie swoistości i odrębności polskiej drogi narodowej i niepowtarzalnej jakości polskiego doświadczenia. Za tym stoi poczucie, powiedziałbym, zarazem
klęski. To znaczy pytanie jest, dlaczego ten duch narodowy, to następne pytanie, które zadają narodowi, czy patriotycznie nastawieni publicyści, dlaczego ten narodowy duch jest słaby, prawda? I zazwyczaj są dwie na to odpowiedzi. I te dwie odpowiedzi, mi się wydaje, tutaj też bardzo dobrze charakteryzują to, co znajduje się w promieniowaniu pisowców, pisowskich intelektualistów. Mianowicie jedna odpowiedź jest następująca, że to jest kwestia Europy. To znaczy, że Polska powinna rozdzielić w sobie, czy w Polsce powinniśmy rozdzielić dwa elementy. Mianowicie jeden to jest taką okcydentalizację i drugi oni nazywają westernizacją. Chociaż te słowa są właściwie tożsame, to w tym języku one nabierają odcienia różności. Mianowicie mówią o tym, że Polska powinna stać się zachodnia w takim znaczeniu, no przejmować instytucje zachodnie, prawo zachodnie i tak dalej. Natomiast nie oznacza to przejmowania kultury, współczesnej kultury świata zachodniego. Czyli Polska powinna być jak najdalej od feminizmu, psychoanalizy, ruchów gejowskich, tej ideologii ruchów gejowskich. Powinna być jak najdalej od tych różnego rodzaju skrajnie i mniej skrajnie sekularnych nurtów politycznych, które znajdują się na Zachodzie. Czyli można powiedzieć, że ten świat, który się nazywa postmodernizmem, kontrkulturą, a tutaj różne języki, różne idiomy nazywają ten świat zachodni, dla PiS-u jest językiem obcym. W tym sensie powiadają my, Polacy, wyposażeni w tą tradycję własną, romantyczną, narodową, powinniśmy przeciwstawić się tej tradycji, powiedziałbym, intelektualnej, która płynie z Zachodu. Jest nawet takie pismo, które wydaje mój kolega wydziałowy, ono się nazywa 44, co jest też charakterystyczne, że powstaje pismo, które wprost nawiązuje do tej mickiewiczowskiej liczby i no, jest takim wyraźnym, jak powiedziałbym, przesłaniem polskich mesjanistów. Jak można być w Polsce mesjanistą, to jest zupełnie inna dla mnie inny problem. Nie wiem, ale oni mogą być mesjanistami. I drugi element, który oni mówią o tym, o Polsce, i to jest charakterystyczne, na czym polega słabość Polski, mianowicie mówią o tym, że słabość Polski wynika z tego, że elity liberalne, czyli czytaj, rozumiem, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Platforma Obywatelska, bo chyba tak to należy czytać, że elity liberalne prowadzą wobec Polski pewnego rodzaju pedagogikę wstydu. To jest bardzo ważne słowo w ich języku. I on oznacza mniej więcej tyle, tu dotykamy kwestii stosunków polsko-żydowskich, mianowicie, że media, filmy, powieści, literatura, badania naukowe koncentrują się za bardzo na tych niesprawiedliwie zresztą pokazywanych trudnych momentach polskiej historii. Czyli, że robią, tutaj posłużę się pewnym skrótem, robią wielkie halo wokół filmu o Jedwabnem, czyli teraz ten film, który nie wiem, czy on wszedł jeszcze w Australii do użycia, to jest film Pokłosie, który jest taką historią właśnie Jedwabnego i który jest dla nich pokazaniem, że ci ludzie, ci intelektualiści, te kręgi społeczne chcą pokazać Polaków w gorszym świetle, niż oni naprawdę byli, prawda? To znaczy, to jest atak mniej więcej również na różnego rodzaju książki, które w tej chwili wychodzą, bardzo wpływowe, ważne. Czyli jest to coś bardzo głębokiego psychologicznego, chcę przez to powiedzieć, że ten poziom jest bardzo głęboki psychologiczny. Ale jednocześnie podkreślam, ta scena polityczna, mimo tych podziałów, bardzo głębokich podziałów podkreślam, to jest naprawdę taki rodzaj wojny, swoistego rodzaju niemal zimnej wojny domowej w Polsce, językowej, retorycznej na pewno, to podkreślam, są pewne elementy, które tej scenie politycznej nadają właśnie stabilność, prawda? Stabilność dają elektoraty, to znaczy są nam trwałe elektoraty, czyli można mówić o tym, że każda z tych partii ma swoje takie jądro wyborców, którzy są wierni tej partii i ma elektorat, który zwiększa się lub kurczy, zależnie od sytuacji, prawda? I chcę to powiedzieć w wypadku obu partii, prawda? Platforma dochodziła do ponad 50% poparcia, ale proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński, który jest uważany przez niektórych za wariata, za w ogóle człowieka, który niebezpiecznego,
On uzyskał w ostatnich wyborach prezydenckich 48% głosów. To jest bardzo poważne poparcie polityczne. To znaczy, nie można lekceważyć, czyli potencjał rozwoju PiS-u też wcale nie jest taki bardzo ograniczony. Prawda? To pokazuje, że ten potencjał jest bardzo poważny. I drugi element, który podobieństwo między tymi partiami pokazuje, który jest dosyć istotny, że ja uważam, że są to partie, które szanują demokrację. Oczywiście można mieć pretensje największe prawdopodobnie do polityki prawnej, czy prawa, implementacji prawa przez PiS w okresie swoich rządów. Myślę, że minister Ziobro jak najgorzej zasłużył sobie na swoją tytulaturę i cała krytyka sądu konstytucyjnego wtedy. To są rzeczy ohydne, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że jednak Jarosław Kaczyński, mimo że tak bardzo nielubiany z wielu powodów, to był polityk, który w momencie, w którym stracił oparcie parlamentarne, zwrócił się o rozwiązanie Sejmu, ogłoszono wybory, czyli ten proces demokratyczny jest w pełni zachowany, prawda? Nie można powiedzieć w żadnym wypadku o tym, że Jarosław Kaczyński jest politykiem antydemokratycznym, nawet jeżeli używa stylistyki lekko populistycznej czy mocno populistycznej, ale na pewno jest politykiem, który jest wierny zasadom demokracji. Jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna spośród bardzo wielu, mianowicie elementów, które tworzy PiS i Platforma, mianowicie to jest styl organizacyjny. Polskie partie, już kończę, bo już za długo gadam, przepraszam. Polskie partie polityczne są bardzo płytko zakorzenione. Polska partia polityczna liczy o co najwyżej 50 tysięcy członków, z czego my nie bardzo wiemy, ilu jest aktywnych członków. To znaczy nie bardzo wiemy, wiemy ile należy, a ilu naprawdę przychodzi na zebrania i bierze udział w jakimś życiu partyjnym, to jest jeszcze mniej znana sytuacja. Czyli właściwie partie polityczne to jest taki rodzaj mniej niż korzuszek śmietanki w kawie. Prawda? To jest to bardzo płytko zakorzenione, to są w końcu jeszcze partie wyborcze niż partie o charakterze, powiedziałbym, nawet nie masowym, tylko takim głęboko zorganizowanym. O dosyć słabym życiu wewnętrznym, to znaczy nie toczą się w obrębie partii politycznej większe dyskusje. I tym, co charakteryzuje system polityczny polski, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest, jak już wspomniałem, głęboka petryfikacja, która wynika z jednej rzeczy, że partie nie muszą nic robić, żeby mieć pieniądze. Czyli właściwie 99% funduszy partyjnych to są po prostu dotacje rządowe, co powoduje z jednej strony, że być może zmniejsza się korupcja polityczna, no bo o to chodzi o tym wszystkim, ale powoduje jedną rzecz, że wejście nowych partii politycznych, pojawienie się nowych grup, które mogłyby zmienić trochę ten układ polityczny, jest w gruncie rzeczy niezwykle trudny, bo mieliśmy tylko przypadek Palikota, który mam nadzieję jest przypadkiem jak choroba, że on minie ta choroba, ale w istocie rzeczy, no on miał oczywiście pieniądze, bo ze względu na swoją pozycję majątkową, ale to jest partia milionerów, to też nie jest dobrze dla polityki, że to jest jakby, pieniądze stabilizują, ale pieniądze jeszcze są jedne. Pieniądze trzyma przywódca partyjny, więc jeżeli pieniądze trzyma przywódca partyjny, jego pozycja w partii jest bezwzględnie, powiedziałbym, najwyższa. To on rozdaje forsę i mówi, kto ile dostanie na kampanię wyborczą. To jest nieprawdopodobnie ważne, bo sam w kampanii wyborczej chociażby tam delikatnie, ale brałem udział, wiem co to znaczy. Ale również z pozycją, ze stabilizacją sceny politycznej wiąże się jeszcze jeden element, mianowicie dwa elementy. I pewnie chyba już wtedy skończę. Dwa elementy. Po pierwsze, najważniejszym elementem w wyborach polskich, inaczej jest to rozumiem w Australii, ale pewnie Państwo pamiętacie jeszcze jak jest w Polsce, mianowicie to jest miejsce na liście wyborczej. Wyborcy głosują leniwie, no normalnie, czyli wybierają pierwszego i drugiego, prawda? Jeżeli ktoś znajdzie się na 7, 16 pozycji na liście wyborczej, to właściwie on jest liściem figowym, on nie ma znaczenia. To jest tylko nazwisko, które tam funkcjonuje, o którym szybko się zapomni, prawda? A o tym, kto zajmuje pierwsze, drugie, trzecie miejsce na liście wyborczej, to decyduje partia, prawda? Czyli lojalność wobec tam przywódcy regionalnego partii czy przywódcy ogólnopolskiego partii jest sprawą najważniejszą. Czyli dzięki temu można powiedzieć, że w tym samym stopniu wyborcy wybierają reprezentantów do parlamentu,
co można powiedzieć, że reprezentantów do parlamentu w istocie wybierają szefowie partii. Czyli to jest troszkę samonominująca się elita do parlamentu. Ale to już jest na dłuższą opowieść. Mianowicie, że obie partie, zarówno Platforma Obywatelska i PiS, powstały jako zlepek różnych organizacji. Bardzo bogata i zróżnicowana był szczególnie PiS. To była bardzo bogata w ludzi, w różne style politycznego myślenia partii. Platforma też miała takie dopływy z różnych partii politycznych, mniej lub bardziej interesujących ludzi. I możemy powiedzieć dwie rzeczy tutaj. Że każda partia, która odeszła, czy grupa polityków, która odeszła, a to od PiS-u, a to od Platformy Obywatelskiej, ubierała. To znaczy żadne tak zwane te split groups nie miały później żadnej konsekwencji, nie mają żadnej przyszłości politycznej. I to jest oczywiste i to się stało z SLD, ci, co się odpadli od SLD, przegrali, ci odpadli od Platformy, ci odpadli od PiS-u, też poumierali. Ale istotniejszy z tego punktu widzenia jest jeden, że o ile te partie w latach 2001, czyli moment założenia, 2006-2007, były partiami stosunkowo pluralistycznymi, i stosunkowo złożonymi z różnych orientacji i z różnych osobowości politycznych. W związku z tym były dosyć bogate, to każdy rok istnienia tych partii sprawia, że są to partie coraz bardziej spersonalizowane i coraz silniejszy ma element wodzowski. I to jest zjawisko zarówno w PiS-ie, jak i w Platformie. Czyli można powiedzieć, scena polityczna Polska się upodabnia w tym znaczeniu, że dominującą pozycję w polskich partiach politycznych zajmuje, powiedziałbym, model uprawiania całkowicie niedemokratyczny oczywiście polityki wewnątrzpartyjnej, ale model uprawiania, w którym lider, wódz czy wódca posiada bezwzględne i czasem, muszę to powiedzieć z całkowitą szczerością, bo byłem tego świadkiem, niezwykle brutalne metody rozprawiania się ze swoimi przeciwnikami wewnętrzpartyjnymi czy ze swoimi konkurentami. I tutaj te partie w sposób ciekawy bardzo, dla socjologa ciekawy, z punktu widzenia estetyki politycznej i moralnej, nie do końca to jest interesujące, upodabniają się w tym znaczeniu, że w obu wypadkach stają się to partie wodzowskie, prawda? I w istocie rzeczy ci wodzowie są nie tylko przywódcami realnymi, nie tylko dyktują, co się robi, jak się robi, kto robi, co jest bardzo istotne, ale zarazem z punktu widzenia obserwatora życia publicznego, nawet bardzo przeciętnego wyborcy, to oni symbolizują ich cechy psychologiczne, ich cechy estetyczne, ich język, ich sposób mówienia symbolizują obie partie, prawda? Oni są jedynymi symbolami tych partii, prawda? Jeżeli mówimy Platforma, to mówimy Tusk, prawda? Jeżeli mówimy PiS, mówimy Kaczyński. Co oczywiście powoduje jedną rzecz, że ja uważam, że ani Platforma, ani PiS nie przetrwa, jeżeli odejdą ci ludzie. One się natychmiast zaczną rozpadać. Nie będzie tego ogniwa, które będzie łączył te partie polityczne. Sytuacja jest dynamiczna i ciekawa. Dziękuję bardzo. Zakładam, że to jest moment.